Cześć wszystkim. Zanim zaczniemy grę, już wiecie po tytule jaka i po miniaturce, więc nie będzie duże zaskoczenie, ale chciałem o niej trochę opowiedzieć. Caveman Roxy 3D to jest gra, którą miałem na świetlicy szkolnej bardzo dawno temu w podstawówce i bardzo mało miałem okazji w nią zagrać, bo najczęściej albo koledzy zajmowali komputer, albo już musiałem jechać do domu, no albo grali w coś innego, albo i ta gra się może nawet dosyć szybko zepsuła, albo ktoś ją usunął po prostu z tego komputera. W każdym razie moim marzeniem było zawsze od tych roku 7 życia, czyli do tej pory z... Czekaj, ma 23. Albo 6 lat? To by było 13... 12 lat? Od 12 lat marzyłem, żeby w tą grę zagrać i może nawet ewentualnie przejść. I tak, być może jest ten film długi, a być może krótki. Nie wiem, chciałbym tę grę bardzo przejść naraz na jednym posiedzeniu, ponieważ ona działa bardzo dziko. A teraz ją sobie może odpalimy. Teraz wam pokażę, dlaczego dziko. No, na przykład nie wypełnia od razu całego ekranu, to się naraz samo naprawi. Okej, okay, naprawiło się. Nawet w miarę działa, o dziwo. No i mamy demo. Dobra, demo nas na razie nie interesuje. Ta gra jest w rodzaju... Takiego... Dobra, chwila. Może trochę przyciszę jeszcze dźwięki. To jest taki... No po prostu... King... Kong? Nie, czekaj. Kurna, jak się nazywały te gry? Czemu ja zapominam w takiej chwili? No, nie pamiętam. Że jest gościu po prostu na dole i musi się wspiąć na górę, mimo tego, że tam mu przeszkadza goryl, który zrzuca jakieś beczki, coś w tym stylu, tak? Donkey Kong, dobra, przypomniałem sobie. I ta gra jest bardzo dzika. Ja do tej gry specjalnie pobierałem i instalowałem Windowsa 3.1, instalowałem specjalnie Windowsa 95, było w tym bardzo dużo problemów. Ostatecznie to wszystko spaliło na panewce. W ogóle nic to kompletnie nie dało. Niestety ta gra nie instalowała się ani na 3.1, ani na 95. I ostatecznie udało mi się ją zainstalować na XP-ku wirtualnym. I nie działała. Już myślałem, że to będzie już totalny koniec i już nic się nigdy nie uda. Ale powiem tak, zgrałem sobie te pliki z XP-ka na normalny komputer, bo z jakiegoś powodu ta gra nie chce się instalować normalnie na Windowsie 10. Odmawia w ogóle posłuszeństwa zamontowanie tej płyty wręcz w jakimkolwiek programie i też w domyślnym Windowsa. Ale po zgraniu plików i po skorzystaniu z DXWunda, tym razem chyba samego bez DGWoodu, z tego co kojarzę, ta gra w końcu zadziałała. I ona jest jeszcze z innego powodu dzika. Myślicie, że teraz naciskam klawisze jakieś? Ha! Nic z tego. Ja w tej chwili ruszam myszką. Ta gra, nie wiem, ona działa jak wirus jakiś, ale zabiera totalnie kontrolę nad moją myszką. Nie da się tej gry alt-tabować. Nie da się z niej w jakikolwiek sposób wychodzić, minimalizować nic. Nawet z wykorzystaniem jakichś różnych opcji DXWunda nie da się. No i no, dlatego ona jest taka dzika. No i jeszcze menu się buguje. No ale co, zagramy sobie. Ona chyba nie ma nawet żadnego zapisu i dlatego chciałem ją przejść całą naraz. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Odpalam ją w końcu, kurde, po tych 13-12 latach. Ma bardzo dziwną muzykę, taką jak na olimpiadach jest. No, pierwsze poziomy nie będą zbyt bardzo rozwojowe. Tak, w tej grze się zbiera takie śmieszne kości. Ta maczuga, jak widzę, chyba do niczego nie jest przydatna. Wydawało mi się, że ona powoduje coś takiego, że niszczy te kamyczki, ale wygląda to, że chyba jednak nie, albo ja czegoś nie czaję. W każdym razie, no, kamyki chyba jednak lepiej omijać. Nawet nie myślę, żeby sterować tutaj myszką. Dobra, pierwszy poziom jest znowu. Tych poziomów jest chyba z 20. A w ogóle to tak. Ta gra miała podobną jakąś wersję trochę ulepszoną. A, i z platform nie da się spaść, żeby nie było. Nie jestem aż tak wyskillowany, żeby to nic nie robić, nie? Okej. Okay. Nie chciałem naciskać alta. Czy coś się stało dziwnego? Chyba nic. Nie, ucięło trochę ekran. Kurde pieczone. Dobra, może odpalę tą grę od nowa. A niestety do tego potrzebuję... Znajdź całkiem.
No cóż. Mogłem to montować, bo nie da rady, żeby odpozywać i pozować. Odmawia, za bardzo odmawia posłuszeństwo. Zobaczmy, odpalę od nowa. Bo myślałem, że może ta maczuga, trzeba z niej jakoś skorzystać do pokonywania tych tam, kurde, rzeczy. Ale wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek teraz jest trochę do dupy, bo nie mogę iść ani w lewo, ani w prawo. O Jezu, prawie mi ten kamień zarąbał. Nie, nie wiem, bezużyteczna to jakaś maczuga jest. Tak jak, kurde, mówi koledzy w zerówce. Nie wiesz tej maczugi, ona jest po nic. No, ta podpowiedź jednak była dosyć mądra i sprytna. Dobra, ale to jeszcze się idzie w miarę szybko nadrobić te poziomy. Kuźwa, słuchaweczki, proszę mi nie odskakiwać. Ale więcej alta nie wciskał, nie ma opcji. W każdym razie wracając. Mówiłem, że w tej grze, że ta gra miała jakąś tam wersję swoją ulepszoną. I nie jest to kłamstwo. Ponieważ faktycznie wyszła jakaś taka bardziej ulepszona wersja. No, z tym, że no, ta wersja jest płatna, a w dodatku jedyne miejsce, w którym można ją kupić, to jest chyba na Amazonie i to jest do jakiejś wersji, w ogóle nie wiem, nie wiem do czego, do niczego chyba. W każdym razie, no, może i bym kupił wersję płatną, ale ona ma taki minus. To nie jest ta sama wersja, co była wydawana na komputer szkolny w podstawówce, na świetlicy. Zmieniona totalnie grafika, wszystko pozmieniane. No, mi się to tak średnio podobało. I dlatego wolałem tą starą wersję, no, której akurat nie da się kupić. Ojej, musimy uciec przed tymi pterodaktylami. Fabuła tej gry, może opowiedzmy, nie jest jakakolwiek. Nie ma tutaj fabuły, gościu. Ale no, chodzimy sobie, tak? I uciekamy przed tymi wrednymi pterodaktylami. Wydaje mi się, że mógłbym... O kurna! One są porąbane. Porąbane porąbaństwa. One na mnie ten... Spadły na kamyczki. Nie jest jakaś rozwojowa. Jesteśmy po prostu jaskiniowcem, który musi przeżyć w tym jakże oryginalnym świecie spadających kamyczków i czegoś tam dinozaurów. Bo oczywiście ludzie byli w czasach dinozaurów, prawda? Dlatego caveman. Nie, to nie ma sensu. Ale powiem wam tak, do tego poziomu chyba nawet nikt na świetlicy nigdy nie doszedł, więc no, nawet to jest dla mnie kompletna nowość. Nie wiem, czy nie najdalej, gdzie doszli moi koledzy z podstawówki, to nie jest właśnie ten jakiś drugi poziom, czy coś w tym stylu. Wątpię, żeby doszli dalej. Okej, to jest jakiś szybszy. I czy mi się wydaje, czy ja będę musiał na niego w ogóle wskoczyć, żeby mi odblokował tutaj przejścia, czy nie muszę? O kurna, chyba muszę. Siema. Mogę ujeżdżać! Nosorożca! Wystarczy? Dobra, nie, nie wystarczy. Halo, jeszcze muszę cię wykorzystać. Dobra, możesz uciekać. Wykorzystywanie nosorożców. 8250 punktów, ładnie. No, jak na to, że ta gra ma około 20 poziomów, 25, no to myślę, że na jeden film nawet ujdzie, żeby ją samą przejść. A, nawet nie seria. Okej, ta kamyczek mnie irytuje. Tam widzę, że powinienem pójść, żeby ukończyć ten poziom. Ale kusi mnie bardzo. O właśnie, jest pterodaktyl. Żeby pójść sobie tutaj w lewo. Bo zgarniamy wszystkie punkty. Nie ma omijania. O, a teraz extra life. O, fajnie. Zabrałem ponad 10 tysięcy punktów i dało nam to bonusowe żyćko. Ops. Bardzo się przyda. O cholera. Dobra, przynajmniej taka rzecz jest w tej grze, że jak się już zbierze jakieś przedmioty, to one się nie resetują. W przeciwieństwie do kurna... no, innych gier tego typu. Oba, a może ten? Kurna! Nawet maczugą nie mogę załatwić tych ptaszków. Dobra, to jest bez sensu, nie dotykam tej maczugi już nigdy więcej. Skończmy ten poziom po prostu. Ta gra jest family friendly i ona jest takich dla, no, raczej młodych osób. Więc nie powinna być zbyt ciężka. Co to, kurna? Oj, nie, nie, nie. Czy ty na mnie spuszczasz kamyczki? Nie. Zebrane.
Więc no, wszystkie straty zdrowia jakie mogę mieć w tej grze, to tylko ze swojej własnej głupoty. Okej, okay. Skurzasz mnie trochę. Panie King Kong Dong Kong. O kurna! Co ta gra ode mnie tu wymaga? Że ja mam po tym nosorożcu przejść? Ja cię kręcę. Dobra, zbiorę sobie tą kość. Ale porąbane, no z poziomu na poziom coraz ciężej. A wydawało mi się, że taka jak gra raczej dla młodych osób, to nie powinno być za ciężko. No a tu się nagle okazuje, że to poziom to coraz gorzej, kurde. Dobra, jesteśmy na dobrym miejscu, na dobrym torze. Nie wiem, czy to się da coś zrobić z tym, ale sobie jest taki kamyczek, nieważne. Jedźmy dalej. Eggland, dobra. Dżungla siódma. Dobra, ogarnijmy, tu jest jakaś lawa. Niefajna lawa. Ona będzie raczej nie do ominięcia. Tam sobie on zrzuca te kamyczki. Oj, może tu do przodu pójdę se? O! Tam widzę, że mógłbym pójść też i bonusowy krążek zebrać. To bardzo chętnie. Kurde, albo i nie. Głupi nosorożcu, spierniczaj. Odbijmy się od twojego grzbietu. Czy mogę ominąć tego ptrodyktyla? Mogę. Całe szczęście nie ma tu za dużo trudnych rzeczy. Oj. Ale zebranie tego krzyżyka może być akurat problematyczne. A przynajmniej tak mi się zdawało. Wygląda to, że te ptrodyktyle dają mi lekkie fory. Znaczy tak wzlatują do góry, do dołu. Nie masz tak problemów. Ubrany jaskiniowiec w ogóle w jakieś jajko. Z kropkami. Nie no, ale twarz po prostu jego to mnie rozbraja totalnie, nie? Taka pyszczeta z policzkami. Myślę, że poczekamy sobie na tego ptrodaktyla. Bo nie chcę tutaj no, z tymi kamyczkami mieć do czynienia oraz z ptrodaktylem jakby nagle się tak okazało, że muszę tak wszystko naraz omijać. Także poczekajmy, aż on sobie tutaj przejdzie. Ale muszę przyznać, że tło w tej grze jest bardzo fajne, bardzo ładne, przyjazne i w ogóle. Tutaj jest lawa i ja przez nią przejdę i tutaj też jest lawa, przez którą nie przejdę. Wód? To co ja mam w tej chwili właściwie zrobić? No bo na pewno muszę tam jakoś przejść, nie? O, odblokowałem niby jakiegoś X-a też, nie? Ale ten X nie odblokował mi, widzę, żeby tu były coś, jakieś rzeczy. No nie no, raczej za nic nie przeskoczę nad tą lawą, gościu. Czy ja mam w jakiś sposób, nie wiem, na tym ptaku kurna się poodbijać? Ale to by było tak trochę chyba porąbane, nie? nie wiem, spróbuję. Kurna, albo nie? Ja cię kręcę, co oni tutaj wymyślili w tej chwili. No chyba, że mam do Donkey Konga w ogóle podejść, ale to by było trochę dziwne. No nie, siema. To nie o to chodzi. Kurde, balans. Dobra, postoję sobie tutaj. Może jak przyjdzie tam ptaszek, to sobie na niego wskoczą. No albo mnie ominie górą i ja wtedy wskoczę na niego od lewej strony. Albo będzie ten próbował we mnie wleźć. I wtedy skoczę na jego grzbiet czy coś. Raczej ta druga opcja. O ja pierdziele. Dobra, jak ta gra jest dla podstawówki, to ja nie wiem, jakby ktoś miał ją przejść, nie? Taki młody. Dajcie spokój w ogóle. Ale dobra, bez straty zdrowia się udało. Na kolejny poziom się przedostać. Dżungla poziom 8. Chyba, że... chyba, że remake ma 20 poziomów, a ta część może mieć ich mniej. Nie wiadomo. Ale tu przynajmniej chyba już nie ma lawy, więc... więc spoko. O, panie. Ten krzyżyk. Fajnie by było zebrać. Czy mogę? Tak. O ja pierdziele, to było bardzo ryzykowne. Nie wiem, czy co by było łatwiej, czy po prostu się przesunąć pod tym ptaszkiem. No, przypomnijmy sobie, że one zrzucały na nas kamienie, ten wariant. Więc chyba jednak dobrze zrobiłem, że spróbowałem po prostu nad nim przeskoczyć. Dobra, kombinuj sobie, kombinuj ptaszku, nic mi nie zrobisz. Okej, tam jest taka fajna dodatkowa kość, no to mogę ją sobie zebrać. Okej, widzę, że nosorożce mogą... Ops, przychodzi sobie wszędzie. Praktycznie. To znaczy, no, nieważne czy jest jakaś platforma
Na która jest ruchoma, że jakiegoś innego koloru. No starosty mają w rąbanach. W ogóle, jakie muszą być czasy, w których dzieje się ta gra? No bo w końcu mamy dinozaury, mamy jakiegoś mutanta małpę i no nosorożce. Ciekawe, nie? No bo to wezmę se. Okej, nad tobą przeskoczą. I chyba teraz tak, odblokowaliśmy sobie przejście dalej. Da robić się kozacko. Za jakieś 2500 widzę. No, trochę ponad 2000 będziemy mogli mieć dodatkowe zdrowie. Fajnie, jakby się udało je zebrać. Bo jeżeli poziomy mają być coraz trudniejsze, no to wolałbym, żeby nie było problemów. Okej. Wydaje mi się, że chyba nie mogę tego na razie rozwalić. No tak, bo powstałaby dziura, no to trochę chyba bez sensu, nie? Tutaj będzie trzeba jakiegoś guzika nacisnąć. Jakiś guzik znaczy nacisnąć, tak by było fonetycznie poprawnie. Tylko jaki i gdzie, gościu? To jest pytanie dobre. Zaj sobie te pterody, które latają w tej wewte. Tu coś jest? Punkty dodatkowe. Nie, to nie były punkty. Szybko! Jezus, dobrze, że ten jaskiniowy jest jednak czasem zapierdziola. Bo jakby nie zapierdziola, to mogłoby być problem, żeby przejść gdziekolwiek. Rany, i co ta gra tutaj odwoliła? Przecież są aż dwa pterodaktylki, które zachodzą w lewo i w prawo. Jak ja je ominę? No nie ominą je. Muszę nad nimi. Ale to jest zablokowany, gościu. O, ja pierdziele. Trzeba będzie wrócić, ups. Dobra, zleć niżej. Ty też mógłbyś zlecieć trochę niżej. Jezus, to było bliskie. Co ja kurna odblokowałem, że nie odblokowałem? Gdzie ja niby mam teraz pójść? Gdzieś tu na dół? No to niby jeszcze ten pterodaktyl sobie lata. To będzie chyba odblokowane, prawda? Nie, też nie. What the? O Jezu, tu jest ten... O! Gdzieś coś nie zabrałem jeszcze. Ops. No krzyżyka potrzebuję. A, no tak, dobra, bo odblokowałem sobie tutaj przejścia. No to wszystko jasne. To pewnie gdzieś tam będzie. Już właściwa rzecz. Jeszcze tylko jeden bonus punktowy. I dodatkowe życie, boys and girls. Kurde, ciekawe, czy ktoś z mojej podstawówki jeszcze pamięta tą grę. No naprawdę, no ona była w pewien sposób wyjątkowa jednak. Podzielę się z tym pewnie na Facebooku z kolegami i koleżankami, ale nie wiem, czy ktoś na to zwrócił uwagę. Czy tylko ja jestem taki, że w ogóle jak widzę, że ktoś coś polubił albo skomentował na Facebooku, to mnie to tak średnio obchodzi i wtedy tą osobę, no nie, że blokuję, ale no przestaję niby obserwować. Po prostu, żeby nie widzieć, co ona tam lubi i co ona komentuje. No bo po pierwsze mnie to nie obchodzi, a po drugie trochę bym szanował jednak prywatność innych osób. Ale wiecie co, Facebook to jest jednak nie od szanowania. Gdyż, ponieważ nawet jeżeli no odobserwuję daną osobę, to już jest totalnie bez sensu robić taką rzecz. Ponieważ nie widzi się wtedy w ogóle postów żadnych, więc nie zdziwimy się. Ops. Jeżeli by... Ops. O kurna, poważnie, na sam koniec. Jedno życie nam zostało. Ojoj. Nie zdziwimy się. Jakby te osoby też przestały mnie obserwować i w ten sposób właśnie nie widziałyby żadnych moich postów. Och, ciekawe. Jak myślicie, czy w tej grze jest system, że jak mam jedno jeszcze życie, to stracę i będę miał jeszcze zero i będę mógł kontynuować? Czy jak zejdzie do zera, to koniec, totalny koniec? Oh my god. A tak łatwo wcześniej przeszedłem nad tymi pterodaktylami. A muszę nad nimi przejść, no bo... No nie da się pod nimi, bo ten drugi mi zrzuca na mnie kamyczki. Więc bez sensu. Tylko w ten sposób mogę zrobić. No kurde, pieczone. Pagas, no nie. To trochę się odbiłem. Okej, jednak tu jest system taki, a nie inny. No to niezłe jaja. Mogę wpisać swoje inicjały albo coś? Coś tam mogę, ale jak widać nie za dobrze. No cóż. A co to end znaczy?
pojęcia nie mam. A, że koniec. Zmontuję to, ale muszę za wszelką cenę przejść tą grę. To był 10 poziom, spróbuję do niego jeszcze raz dojść. I... no co? Muszę to przejść, kurna. Nie ma co. Kurna! Ja pierniczę, te białe... te niebieskie ptaki wcale nie zrzucają kamyczków. To te takie żółte, te lepsze zrzucają kamyczki. A, to wcale nie musiałem przeskakiwać nad tymi na tym ostatnim poziomie. Czy tam jakimś dalszym. Głupio, no ale dobrze wiedzieć przynajmniej, nie? Jezu, to było ledwo. Ta kulka zaraz by dalsza jeszcze w kolejna zeskoczyła. Ciekawi mnie w sumie, czy jakbym skoczył na kolec z tych nosorostów, czy no tego zwierzęcia po prostu, to czy bym stracił zdrowie, ale nie chcę tego trochę testować. Wydaje mi się, że mogło coś by być w takim stylu, że ta gra byłaby zdolna, żeby tak utrudnić dla biednych dzieci z podstawówki, z zdrówki. Dobra, na tym ptaszku było trochę łatwiej się szczerze poodbijać w stosunku do tamtego na górze. Zresztą kurczę, trasa tutaj była też. Ciekawe. Ten niebieski ptak w ogóle charakteryzuje się tym, że bardziej zlatuje w górę i w dół chyba od białych, czy nie? Kurna, teraz miałem w sumie wizualne porównanie i chyba jednak nie. Nieważne. Okej, okay, nocny poziom. Czy to nie był ten właśnie z tymi podwójnymi ptakami na samym końcu? Czy to był jakiś inny? Dobra, nie pamiętam. Ale to... no są podwójne ptaki. Trochę w innym miejscu, ale są. O! Tak, to jest ten poziom, ten 9, w którym przerąbałem. Dobra. Trzeba to będzie poprawić. Zdecydowanie tak. Tylko w jakiś sposób, żeby się nie zrąbało. Tutaj na pewno widzę, trzeba zebrać jedną rzecz, żeby sobie blokować jeszcze tam wyżej. I kurna, no to... twórcy sobie wymyślili tutaj, no. Żeby zebrać specjalnie jedną rzecz, to trzeba jeszcze się wrócić przez większość poziomu. No, nieźle, nieźle. Dobra, chyba jednak będę chciał ominąć grą. Tum, prób, tum. Ale dobrze wiedzieć, że nie trzeba przeskakiwać nad tymi ptakami, no bo... kurde, no to było jednak słabe. A w ten sposób może będzie większa szansa jednak na przeżycie i skończenie tego poziomu, a i może nawet całej gry. A jak widzicie, nawet nie najlepiej... nie najgorzej u mnie za zdrowiem. Udało mi się nie stracić go za dużo. Tyk. Dzięki czemu mamy całkiem spore możliwości na przejściu kolejnych poziomów. Dobra, to już było, niby. Ale powiedzmy hops. Jeszcze sobie przeskoczmy nad tym nosorożcem i nad drugim. Oczywiście musiałem się jeszcze odbić. No i tak, najfajniej by było mieć potrzebę ominięcia tylko jednego ptaka, który jednocześnie lata w jedną stronę. Dobra, radę w ten sposób. I gdzie teraz jesteś, ty ptaku? Tutaj? Jest! Udało się! W końcu! 9 poziom ukończony. I mamy poziom 10. Dobra, czyli ta gra umie w dwucyfrowe liczby. Teraz jesteśmy tego świadomi. A tej maczugi nie zbieram. Kurde, o, on, ta maczuga to jest po prostu... no, wredniostwo. Ona by tylko nie działała i koniec, nie? Okej, okay, te kamyczki mi się troszeczkę nie podobają. O, ja pierniczę. Ops. Jedę sobie, gościu, tutaj twórca wymyślił. Jezus Maria. Ej, nosorożec, nie chcesz mi posłużyć? Dobra, całe szczęście jak na nim jadą, to kamyczki mnie nie zabijają. Dobra sprawa. Ops. Ej, co to ma znaczyć w ogóle? Zebrałem ponad 20 tysięcy punktów i co? I nie dostałem bonusowego zdrowia? Czy tutaj można mieć maksymalnie tylko 4? No, bez sensu. Ops. Powinno być trochę więcej możliwości do przetrwania. No gościu, w tą grę grają zdrówczanki. Tu jest zablokowany. O kurna. A to gdzie ja sobie odblokowałem w takim razie? Gdzieś na dole pewnie znowu samym. Oj, ptaszek do ominięcia, dobra. Z jakiegoś powodu tutaj na dole jest najwięcej tych kulek się zbiera. Ciekawa rzecz. Dobra, tutaj jest ptaszek, który nie lubi tym razem latać bardzo wysoko, tylko lubi cały czas latać nisko. Dobra sprawa dla nas, bo możemy sobie na niego wskoczyć.
O, ale zapierdziela w ogóle. Hops. No to teraz spróbuję zrobić to samo, tylko z drugiej strony. Hops. Nie zapierdzielaj tak mocno. Dobra. Czy mi się wydaje, czy w ogóle wszystko przyspieszyło w tej grze? Nie, no to by było dziwne i bez sensu chyba. Raczej nie. Ale ja to szybko nadrobię. Jak ja nie założyłem tego ptaka, który tu leciał jeszcze przed chwilą. To bym się zarąbał, przecież zwyczajnie. Dobra, kolejny poziom za pasem. Dżungla poziom 11. Nie wiem, czy to są w ogóle inne etapy niż po prostu dżungla. No jakby... No mogłyby być, nie? O Jezu. Skoczmy sobie na niego. No bo wtedy by nie miałoby sensu dawanie nazwy poziomu dżungla, nie? Jakby nie było innych etapów. Dobra, zobaczmy od razu, co tutaj jest ciekawego. A, spoko. Mogę teraz tędy przejść. Tylko czy ja w ten sposób trochę nie omijam punktów gdzieś po lewej? O, ale ty głupoty. Hops. Uff. Tutaj gdzieś będzie... Prawda? Kuleczki. O, cholera. Hops. To było bliskie, ale no właśnie. Trzeba było tu przejść, bo inaczej by się nie dostało do zajerombistych punktów dodatkowych. A poczekamy, aż ta kulka sobie gdzieś tam przeturla. Hops. I teraz chyba prosta do ukończenia tego poziomu, tak mi się wydaje. Albo i nie. O Jezus Maria. To było bliskie. Ale tu się gra wycwaniła. Dała nam dwóch Kongów. Sporo mało. Jeden już nie wystarczy. A w oryginalnym Donkey Kongu to tylko jedną był przez cały czas. Narąbało im. Dobra, czy mogę sobie na spokojnie ominąć tych panów? Mógłbym, ale i tak tam nie, tędy nie przejdą. Więc trzeba gdzieś tutaj przejść. Te trochę bardziej zapierdzielają. Ale tylko czasem. O dziwo. Dobra, to się przyda. Hej, te dwa ptrozostrylki. Nie muszę przechodzić pod nimi, ryzykować, bo tutaj była ta przestrzeń wolna. Więc można po prostu poczekać, aż sobie przelecą. I chyba poczekam jeszcze raz, bo kosteczko. Pysk. Czy mi się wydaje, czy ja mogę w ogóle tędy przejść? Wow. Jaka ta gra nagle ma dużo ten opcji doboru, gdzie chodzić i tak dalej. Nie ma takiej jednej ustalonej ścieżki. Albo jednak jest, prawie że, bo muszę zebrać bonusik. Dobra, sprinciałem na surożec, muszę to zebrać. I chyba sobie przejdę tamtędy? Czy przejść, czy nie przejść? Spróbuję nad tymi kaktusami chyba. Ops. Opłacało się. Tam są bonusowe punkty. Hops. Muszę. A nie, dobra. Myli mi się czasem, nie? Czy to są jakieś bonusowe punkty, czy po prostu rzeczy do dalszego przejścia. Łapanie. Bo wyglądają po prostu całkiem podobnie. Dobra, wspinaczka. A tutaj nie było zielonej trawy w końcu poziomu. Dobra, poziom 13. Jest sporo ich. Jak będzie faktycznie z 20? No bez jaj, ta kula tędy spadała. Najgłupszą rzecz zrobiłem, jaką tylko mogę na świecie. Ja pierniczę. Dobra, trzeba nad tym przeskoczyć. Hops. No nieźle, nie? Ale tu jest skrzynka też zaś. Extra life. No dzięki. Przyda się, wiesz? O dziwo się przyda mi. No bo tutaj nad tą kulką znowu, hops. To jest takie niekonsystentne przeskakiwanie nad tymi kuleczkami. Bo jest po prostu ciężkie. O ja pierdziele. Dobra, zostało rzec. Pomożesz, wspomożesz mnie troszeczkę. No i teraz nie wiem gdzie iść, tak szczerze. No, gdzie mnie ta gra chce wykierować niby? Czy ja nie muszę? O Jezu, ja chyba wiem. Ja muszę po prostu te wszystkie platformy poodblokowywać we wszystkich miejscach. I to chyba właśnie o to chodzi. O to ładnie. O, wiedziałem, że gdzieś ten Donkey Kong będzie musiał być. O Jezus Maria. Trochę narąbało. Okej, czy ta kulka lubi spadać w lewo, prawo? Nie, dobra. To mogę na spokojnie sobie ponad niej poprzeskakiwać. Dobra, na tą jeszcze poczekam. Ops. I nad nosorożcem. O ja pierdziele. Ta gra jest zawałowa.
Nawet jeżeli tylko dla podstołówki, dla zurówki, to jest skórna zawałowa. Nie wiem, jakby ktoś mógł to przejść. Kurde! No wszędzie poblokowane. Ops. No dobra, no to jakoś poradzę. Ops. Musimy się wrócić na sam dół, no dobrze. Trup, trup, trup. No, ten gościu po prostu ma tak zerowy wyraz twarzy, że to aż śmiesznie się widzi, nie? Taki brak życia zwyczajnie. Hops. Dobra, a czy jak pójdę tędy? A, i mam teraz chyba dwie możliwości drogi. Okej. O Jezus Maria. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Nie wiem, czy nie chciałbym w sumie tego nosorosa wykorzystać, żeby nie ryzykować przechodzenia nad tymi kaktusami. Chyba spróbuję go trochę wykorzystać. Hops, hops, hops. Dobra, jest. Górne, to był jeden z trudniejszych poziomów, ale nie jest najgorzej. Mam maksymalną ilość życia. No i bardzo sporo punktów. Poziom 14. A w ogóle burzę miałem mieć już za 10 minut, więc... Fajnie jakby nie była jednak. Oj, kuleczka. Nie. Daj spokój. Dobra, widzę, że muszę tam gdzieś przejść w prawo. Ops. Bo nie mamy odblokowanego przejścia. O rety, znowu będzie nad lawą. No, ile oni nawalili tych poziomów. Naprawdę, ciężkie to jest. Nie, to ten, co zrzuca kamyczki. Tego to ja muszę ominąć z daleka totalnie. Tylko, Czekajcie, ja bym nie mógł być może sobie przejść tutaj tak sprytnie otędy. Przy okazji pozbieram parę kosteczek. A, okej, okay, dobra. Ten poziom to labirynty. Okej, okay, przejdę sobie pod nim. Nie, musimy poczekać na tego gościa, co zrzuca te kamienia. I totalnie nie wchodzimy pod niego. Tylko czekamy, aż on gdziecznie gdzieś, którędyś przejdzie. Kamyczki, trzeba uważać. Dobra. Jeszcze jeden. I może jeszcze jeden ominę. Hops. Mamy kółko. Ha. Teraz gdzie ono by się przydało, nie? Musiałem nad nim spróbować przeskoczyć, bo nie... No, byłoby ciężko. Kolejna faga zrzucają za kamyczki. Dobra, tędy mogę przejść, tylko... Tu jest zapierdzielający... Niestety. A! Udało się. Ej, sprytnie, teraz mogę tamtędy przejść, tylko muszę uważać, bo rzecz jasna. Daję ten nosorożec i jeszcze oczywiście trasę dla kulki sobie odblokowaliśmy. Jej, odblokowaliśmy. To mnie nie dostaniesz, haha. No bo znowu przechodzę nad tym cholernym petrodylem. Tutaj był ten zrzucający, to czekamy znowu. Tylko czy ja odblokowałem sobie wszystko na pewno? No nie, bo jakiś X jeszcze został. O, tutaj to będzie, tak. Tutaj jest ten latający świr. Dobra. No chyba cię pogrzało jak lawę. On zapierdzielał za szybko. Ja nie mogłem nadążyć. Ale jajca. No dobra, no to już mamy po jednym zdrowiu. Dobrze, że to była już końcówka tego poziomu. Ale ja pierdzielę, gościu. To ja muszę, nie wiem co ja tu zrobić. No, bardziej zapierdzielać? No ej! No, muszę się rozpędzić dosyć dobrze, żeby to wyszło. O, dobra. No, no, no. Nie wiem, czy to się opłacało. Nie bym zabrania tą bonusową kostkę, ale teraz jesteśmy trochę... Trochę w złej sytuacji, ale się z niej wybroniliśmy. Juhu! Dobra, no to teraz tylko dojść do samego końca. Tutaj widzę, już był ten ptaszek, pterodaktyl zrzucający kamyczki. To też ominiemy. No, zrzucę sobie te kamyczki. I tędy mogę przejść. Łatwo! Dobra. No to teraz już został tylko chyba jeden taki potężny skok. Oj. Albo nie tylko on. Ops. Dobra, jest. Możemy zobaczyć Donkey Konga z bliska. W ogóle jego... Czemu jego w ogóle piersi wyglądają jak jakieś serduszko? Co oni nawalili, narąbali w tej grze? A palemki? Tego gościa sobie ominę sprytnie, a tego muszę przeskoczyć. Och. O zawał mnie chyba chce ta gra przyprawić. Hops. Bo nie wiem o co innego. Chyba nie o zachwyt. Nad przejściem gry. Z dawien dawna. Hops.
Aczkolwiek ten poziom nie wydaje się jakiś chyba trudniejszy. Ale pozory mogą mylić, wiadomo. Chociaż na razie nie wygląda źle. O, ja pierdzielę, podwójna kulka. Ops. Teraz pojedynczo. Czy ja tu nie muszę gdzieś tutaj tędy na dół zejść przypadkiem? Chyba nie. A tutaj na dół? Tu są te kaktusy. Dobra, skorzystajmy z pomocy. Pana nosorożca. Okej, to jest jeden guzik do zebrania. Tylko... mi by się przydał chyba jeszcze jeden. A nie, git jest. Tylko muszę teraz znowu... Czekaj na nosorożca. Szkoda, że w tej grze nie ma możliwości mieć 5 zdrowia. Może twórcy nie przewidzieli. Albo po prostu, no nie wiem, coś odwaliło. Ja chyba poczekam, aż te kulki sobie pozlatują. O, ja pierdziele. Czemu ich jest tak nawalone dużo? Ops, teraz. Dobra. Tam musi być więcej Donkey Kongów, bo to niemożliwe, żeby te kulki same z siebie w takiej dużej ilości spadały, nie? Ops. No właśnie, aż dwójka tych typków, co by tu się działa. Dobra. I jest poziom ukończony. Poziom 16. Teraz dalej, do przejścia gry. Chyba zapierdzielający nasz rozwiązek. Hops. Kurde, czy mi się wydaje? O kurna, to był jeszcze drugi wolny. Czy mi się wydaje? Hops. Zapierdzielający to jest z przerąbanicy. Przerąbanic. Okej, to na razie nie przejdę. Czy mi się wydaje, czy z poziomu na poziom te poziomy są troszeczkę krótsze? Nie wiem, dlaczego mam takie wrażenie. Szczerze mówiąc. Ja pierdzielę. Nie zbierzemy 100% tej gry. Bo sobie odblokowałem przejście zamiast najpierw zebrać punkty. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to się tak da, szczerze. Ale widzę, że i tak tamtędy na razie nie przejdę. Bo potrzebuję zebrać coś trochę innego. O! Kurde, jeszcze tam kiedy był? Dlaczego ja to zrobiłem? A mielibyśmy tak dużo punktów, a będziemy mieli mało. Dobra, jeszcze niebieski guzik do zebrania. Mogę mnie czekać. Jakbym się zablokował tutaj na ściance, to by było już przesranka. Czy mi się wydaje, czy ja nie muszę w ogóle teraz tam na prawo pójść? No bo gdzieś na pewno jeszcze muszę zebrać ten niebieski guzik. No to gdzie on może się znajdować? Zebrać guzik. No guzik to się naciska, wiem, ale... No nie wiem. Nie wiem, to jest taki guzikowaty guzik? O, dobra. Tutaj będzie. Ale jednak trzeba go zebrać. I teraz chyba mogę pójść już na koniec tego poziomu superenskiego. Ach, kurde, no szkoda tej kości, no szkoda. Bo to poszło właściwie na dobrą sprawę aż 1000 punktów, no niestety. Dobra, to chyba poczekam, aż ten najpierw sobie pójdzie. Przeleci ten pterodaktyl, bo nie wiem na ile tam jest możliwości przeskoczenia nad nim lub nie. No tutaj mam trochę większą pewność. Ops, ops. No, troszeczkę taki ryzykant. Chociaż ten pterodaktyl bardziej wyglądał, jakby miał mnie blokować po prostu przed skakaniem, bo przecież pod nim w miarę się udało normalnie. Dobra, poziom 17. Wracam do kiełpiki. Muszę zebrać zielony guzik, który nawet już widzę gdzie jest. No bo to jest ten frajer. Zrzucając za kamyczki. Hops. I zebrane. O, ja piernicza. A ciebie to nie zauważyłem. Co? Ty też rzucasz kurna kamyki? Nie wiedziałem. Dobra, trzeba tu przejść. Okej, czy ja jestem trochę zablokowany? Tak trochę? Tak troszeczkę? O Jezu. Całe szczęście nie całkiem. Niby te poziomy coraz wydają się łatwiejsze, krótsze. Ale w rzeczywistości są zwyczajnie krótsze, ale trudniejsze zarazem. Przynajmniej w niektórych miejscach. Dobra. Pozbądźmy się tej ściany. Tyk. No nie wiem, wydaje mi się, że jednak nikt z mojej zrówki tej gry nigdy nie przeszedł. Bo to... Zobaczcie, że ja w nią gram już kurna godzinę. Tyle to nikt nawet nie czeka na zrówce, na rodziców. Na świetlicy w sensie znaczy. Lód, który niby udaje lód, ale w sumie w zasadzie bardzo łatwo go po nim chodzić. I co, no przechodzę sobie tędy. A dobra, bo celem naszym było odblokowanie sobie tam tego X-a. Aha.
Ech, czyli znowu będę musiał tamtędy przechodzić, no dobrze. Zdziwię się, jakby ta kulka zjechała w moją stronę. To by było śmieszne. Dobra, hops. Poczekam aż ten ptorodach, to sobie pójdzie. I teraz może przejdę tędy. Hops. Kurde, to jest ten zrzucający. Dobra, jednak przejdę prawą stroną. Okej. Okay. Tutaj on już jest. Prawie się zarąbałem. Hops, jeszcze raz. Ominięty. I teraz się zastanawiam, co ja kurde mam zrobić. Czy on też nie zrzuca kamyczków ten... Łop? Nie mam pojęcia. Ale jak jestem w tym... nosorostu, to trochę nie tracę zdrowia. Jestem zrąbany. Ja pierdzielę. Jakbym jednak dostawał obrażenia od tego ptaszka latającego, to by było przerąbane totalnie. To jest podejrzane, jak to znowu będzie jakiś bonus, który jest skryty. Aha, te ptaszki po prostu raz rzucają, raz nie, to nie jest zależne. Kurde, obawiam się, że to może być jakiś bonus, jakbym zebrał to. A, albo i nie, ja chyba wiem, o co chodzi. Bo to chodzi o to, że... No właśnie, to mi tam blokuje. A mogę zobaczyć coś w sumie po prawej stronie? Dobra, wyrąbane, szczerze. Trudno. Chodźcie! Pobawmy się. Ops. Ale kurde, rodzinka. Ale i tak musiałem tu się dostać po X-a. Rodzinka nosorowców. Tata, ten, matka. Dobra, powiedziałem, jak już jestem taki, to powinienem powiedzieć ojciec, matka. Tutaj chyba też coś było, nie? Jakiś cwaniaczek, czy nie? No, był. Dobra, trzeba będzie to niestety rozkruszyć. Chodź, potrzebuję cię. Dobra, i napierdzielamy z daleka, rozpędzamy się do 20 km na godzinę. Błąd. Nie, dobra, tak na oko to ten... Śmiesznie to wygląda. Ale to dlatego, bo jakby wygląda, jakby ten nosorożec tak zapierdzielał. Ja pierdzielę, jestem zrąbany. Znowu? Zablokowałem sobie możliwość zyskania bardzo dużej ilości punktów. Głupio mi, no ale trudno. Mi na razie już chyba tylko zależy na tym, żeby tę grę przejść po prostu. O, albo pozbierać parę małych kosteczek. No cóż, trudno się mówi, nie? Ale ile bym musiał... Ops. Tamtedy się nie da przez czym się wydaje. Musiałbym się dosyć napracować, żeby zabrać te guziki. Ja pierdzielę. No jak nawaliło tamtych rzeczy. No ja pierdzielę, jeszcze teraz są odblokowane te ptorodaktylki. Nie podoba mi się to wszystko. Szybko zanim przyjdzie ten nosorożec. Gdzie ja muszę w tej chwili kurna pójść właściwie? Ops. Miejsce. Tędy chyba. I zostały mi tylko dwa życia. No jest niedobrze, niedobrze. No nie, ja muszę tutaj naprawdę przejść. No ile tych kulek, gościu, nawaliło? Ops. I teraz muszę przeskoczyć jednocześnie to i to. Dobra. O, rany Julek. Nie. Dobra. No nawaliło kulek i najlepsze jest to, albo najgorsze, że będę musiał tutaj jeszcze raz przeskakiwać potem. Bo na razie to sobie odblokowałem tylko tyle, żeby tędy właśnie przejść. Rety, jak to nie będzie ostatni poziom, to ja nie wiem jaki, co nim będzie. Ale coś ciężkiego. Tak sądzę. No bo tu jest ten frajer, co zrzuca kamyczki. Gdzie jest ptak? Tutaj, dobra. O, ja pierdzielę. No tutaj za wysoko nie zlatuje. Trzeba uważać. Ops. A z drugiej strony to już kurna mogłem... po prostu podlecieć. Szybko! Jakby tutaj jeszcze był ten chłop. Dobra. Lecimy. Teraz to już jest końcówka. Musi dać radę. Musimy dać radę. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Wow. Te ptorodaktyle i ten nosorożec wszystkie się skupiły w jednym miejscu. Ech, no dobra, hops. Hops. No nie, to są podwójne. Nie, 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 ja się w podwójne nie bawię. Przeskakiwania. To jest zło. Ops.
No i znowu? Nie. Nie ma opcji. Ja nie chcę ginąć znowu bez sensu. O ja pierdziele! No chyba cię postrało. No nie, po prostu no nie. Ile tych podwójnych kurek oni tam nawalili? No bez sensu totalnie. Dobra, hops. To są te ptorotyki? Poczekam aż mnie przeminą. Ja bym mógł kurna je ominąć z drugiej strony, nie? Nie muszę wcale przechodzić przez tą górę. Zostało nam ostatnie zdrowie. Jak przerobię, to powtarzam, będę musiał powtarzać całutenką grę od nowa. O rany, ominąłem dwie kulki. Hops. Szybko! Ja pierdzielę, wow. Excellent. Ostatni poziom albo 19, albo 20. Niesamowite. Poskaczam sobie na tym nosorożcu. Rany. No po prostu, o co tu chodzi? Jak ja mam ominąć tego ptaszka? Dobra, już wiem. Ale troszeczkę chyba to jest ciężkie. On raz zrzuca, a raz nie. W sumie, zauważyłem. Kosteczka dla punkcików. Nie chciałem ją wcale zbierać. Gdzie ten ptardaktyl? On tu chyba gdzieś był przed chwilą, bo spadała kostka. Kulka znaczy. Gdzie jesteś, faniaku? Tutaj, dobra. Oj. I teraz schodzę tu na dół. Dobra, uf. Chyba tamtędy nie muszę aż przychodzić, nie? Znaczy tam na pewno będę musiał potem, ale... Czy od razu? Kurna, wiesz co? Wiesz co, wydaje mi się, że może trzeba nawet od razu. Ajajaj. No dobra, poczekajmy aż sobie to wszystko ominie. Ten gościu z tymi kulkami to wszystko. Dobra, lecimy. Hops. Jeszcze raz. Dobra, i tutaj teraz muszę poczekać na tą skrzynkę. O Jezus Maria. No jakie to jest w ogóle nie w czas, nie? to może tak w ten sposób? Dobra, tak wyszło. Ja pierdzielę. No za co, za jakie grzechy? Jeden plus jest taki, że być może będę pamiętał, jeżeli będę mógł powtarzać ten poziom rzecz jasna, to będę pamiętał, co trzeba zrobić na każdym. O ile będę pamiętał? Bo może być z tym ciężko. No bo tu jest ten cwaniaczek. Czy ja muszę nad nim przeskoczyć? Kurde, ja nie wiem, czy jestem wystarczająco wysoki, żeby nad nim przeskoczyć. Czy to lekka nie przesada? O Jezus, no dobra. Ops. Nie. O Boże, nie. Ja muszę pod nich poskakać. Żeby się dostać. O ja pierdziele. No teraz to powymyślali. Nie, to musi być ostatni poziom, no proszę. Ja już nie przeżyję więcej tego. Ten ostatni poziom mnie wymęczył. Dosłownie. Przez te wszystkie kurna kulki spadające. Podwójne i niepodwójne. Ops. Ops. I jeszcze jedna kulka, ops. I od razu. Dobra. Czy tutaj nie było jeszcze jednego ptaszka sprytnego, który bym chciał zarąbać grę? Nie było, dobra. Zebraliśmy jakiś guziczek. Błagam, niech to koniec będzie, błagam. Ja niby ubóstwiam tą grę, bo fajna, z dzieciństwa, nostalgia. Ale dajcie spokój mi już, błagam. Koniec? Excellent. O nie, to był 19 poziom. Czyli czekam jeszcze 20? Ola Boga. No to nieźle. Tutaj zakładam, muszę znowu poskakać sobie na tych pterodaktylach. O ja pier... To będzie ciężkie. Ale muszę się dobrze ustawić. I po prostu, o właśnie, się rozpędzić dobrze. Którędy ja chcę pójść? Tędy? Czy nie tędy? O ja pierdzielę. Spokojnie, panie nosorożec. Ja widzę już tam, co kurna jest. Tak, najgorsze, że ja będę musiał się tam dostać. Kostki i skrzynki. No czego chcieć więcej, nie? Znaczy jakie kostki? Chciałem powiedzieć kostki i kaktusy. No narąbało twórców. Hops. I hops.
I chyba nie chcę już tam iść? Rozglądam się z dołu, co tam w ogóle jest. Taki będę spryciał, hops. Tylko najpierw w bezpieczne miejsce muszę wejść. No spoko, a może ja tędy muszę teraz? No nie. Czyli muszę tamtędy przejść? No bo ja w sumie nie wiem, gdzie mnie teraz ta gra chce wykierować. Ten ptaszek jest tam podejrzany, no zobaczcie. Ja go muszę jakoś sprytnie nad tymi kaktusami ominąć, jakby dało radę. Dobra, jest. Wiesz, kaktusy, drugie kaktusy z głowy, trzecie z głowy. I jak to nie będzie to ja nie wiem, nie? O Boże, ile tych ptaków. Narąbało was wszystkich na maksa! Game over. Nie wierzę! No jaki narąbany ten poziom ostatni jest. No dobra. Ale jajca. No dobra, no to jeszcze raz od nowa, no. Lecimy. No kur... No O Jezu. To było bliskie. Ja pierdziele, spokojnie. Dobra, już się nauczyłem trochę skakać nawet na tych ptaszkach. Trzeba po prostu w dobrym miejscu być i tyle. Wystarczy być w dobrym miejscu. Cała filozofia. Ciekawe, że ten, który zrzuca kąg małe kuleczki, to ma po prostu 100 kuleczek. A ten, który zrzuca duże kulki, to on ma beczki pod sobą. Są w beczkach schowane te kulki, rozumiem. O, jednak można mieć tu więcej zdrowia. Czyli ta gra się psuje. Ta gra ma coś w rodzaju tego, co było w Kangurku Kao pierwszym. Czyli jeżeli zebrałeś zbyt dużo monet, no akurat w jedynce Kangurku Kao tak było, że zebrałeś za dużo monet, nierówno podzielne przez 50, to nie dostawałeś bonusowego zdrowia. No tylko tutaj troszeczkę inaczej to działa. Znaczy, jeżeli się dostanie punkty za ukończenie poziomu powyżej 10 tysięcy, to nie ma bonusowego zdrowia. Ale jeżeli te bonusowe punkty uda się zgarnąć z... no... z normalnych punktów z kości zbieranych podczas poziomu, to wtedy już wszystko git i się dostaje te bonusowe zdrowie. No cóż, dobrze wiedzieć. No nie! No! Ach, chyba tą grę coś boli. No ale przecież kurno! Aha, to jest taki skrócik. Ciekawe. Nie założyłem wcześniej te skrzyneczki. Ale przecież kurno! O! Co to ma znaczyć? Aha, i zebrałem ponad 40 tysięcy i nie dostałem bonusowego zdrowia bez sensu. Rety, o co tu biega? Czemu ta gra jest dla mnie taka? Kurna, ja pier... No co, rodzic wszedł po skrzynce. Ale kurna! Aha. Miałem mieć odporność jakąś podobno. czy nie? A pierdacze. W ogóle śmieję się trochę, bo ta główka, która przedstawia życie naszego bohatera jaskiniowca, ona cały czas się kręci w lewo, w prawo, jakby mówiła nie, nie, nie. Ja nie chcę już więcej umierać. Nie każ mi przez to przechodzić. No, tak śmieszne to dosyć jest. Tak go zmuszamy, kurde. To jakby to były jakieś straszne rzeczy, a to tylko giereczka prosta. No ale przecież kurna, ominąłem tą kulkę jak bum cyk cyk. O ja pierdziele. Aha, dzięki za moje bonusowe zdrowie, które mi się należy. Ono jest chyba tylko co 10, potem 30 tysięcy punktów ewentualnie i koniec. Ewentualnie trzeba przebić 10 tysięcy. A nie, że zdobyć równo. O kurde.
ta gra ma dziwne sprawdzenia. Ale nauczyłem się, przynajmniej podczas grania w tą grę, że przed tymi kulkami to jednak lepiej uciekać tam, gdzie jest coś wyżej, bo jak jest coś niżej, no to one tam idealnie przecież będą schodzić, nie? Destrulować. Dobra, i tu ostatnio zginąłem, kurna. Przez to, że gra nie chciała zadziałać tak, jak myślałem, że powinna. Ale teraz już dosiedliśmy jednorożca. Więc raczej mamy spokój. Prawda? Zostaw mnie, ptaszku. No nie, no chyba nie. Ja czekam tak szczerze. Rety to zawsze będą podwójne kulki w sumie. Więc muszę po prostu napierdzielać. Ale co? No przecież pogięło cię. Ja nawet nie stałem tam. Ja nie mogę, ta gra nie duży, jest bardzo ciężka, to jeszcze jest zbugowana na maksa. Ja cię kręcę, po prostu. Za szybko te kulki zużył chyba ziomek. Dobra. 19. O Jezu. I znowu bez kostki na koniec, więc znowu... A nie, tym razem dostałem. Czyli trzeba przebić. Nie może być równej liczby, a nie, że nie mogę zakończyć poziom. Dobra, dobra. I czy to nie jest 20 poziom, na którym ostatnio zginąłem sobie? No dobra, to spróbujmy jeszcze raz go. Z tego co pamiętam, to końcówka była taka bardzo porąbana. Że no, po prostu. Trzeba było coś zebrać. Chyba. A przy okazji potem wrócić się na sam początek poziomu. Żeby potem znowu iść na sam koniec. Ale no z tego co kojarzę, no właśnie tam są te ptaki zrzucające te kupy kamienia. A trochę kurna. No zrzucanie kamieni nie jest zbyt fajną rzeczą. No jednak. No właśnie. Już się boję. No jakimś cudem ja muszę tamtędy przejść, nie? Ale nie wiem jak. Rzucę ten kamień. O, dobra, dobra. Przynajmniej tyle się udało. Kurna, jestem tak zrąbany na maksa, ale mam jeszcze dwa życia przynajmniej. Więc teraz mogę zgarnąć ten krzyżyk. I w sumie nie wiem co w tej chwili trzeba zrobić. Tutaj się powinno coś odblokować, nie? O, tak. Jakiś tam hops. To był guziczek. Proszę gro, proszę. Nie rób mi tego i niech mnie nie zrąbią te ptaki. Ja chcę mieć już... Ja chcę tak zajebiście już przejść to. Jezu, one się zdesynchronizowały. A jak były w jednym miejscu, to jeszcze było to w miarę. Ale teraz jak... Dobra, to... Już myślałem, że to nie będzie miało prawa bytu, ale jednak miało. Spierniczamy stąd, jak najszybciej. Excellent! Jest, to był ten ostatni poziom. Niesamowite, udało ci się przejść przez wszystkie poziomy dżungli, jak prawdziwy super bohater. Wyobraź sobie, jakby to dziecko z podstawówki, z rówki czytało z bohaterem, bo przeszło przez dżungle jakieś w ogóle wyrwane z rzeczywistości platformy. Jakimś śmiesznym jaskiniowcem w czasie pseudo-dinozaurów, a pseudo, nie wiem, starożytności kamienia łupanego epoki. Słuchaj to mnie, jeżeli uda, żeby zobaczyć, czy uda ci się zrobić więcej punktów. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że chyba zdobyłem wszystkie tam możliwe punkty. Tak mi się zdaje. Więc no, mnie to satysfakcjonuje. Zróbmy sobie inicjał, może jak się uda go tylko wystukać. Rety, daj mi ten inicjał mój. Żadne znaczki. O! Udało się, trzeba było przyjść do końca. 52 250 punktów. Wydaje mi się, że w ogóle wrzucę może pliki po prostu z tej gry, bo... A może nie? Kurde, nie wiem. Jakbyście chcieli, to może bym się pokusił o wrzucenie. Bo bardzo ciężko no jednak za ten zainstalować. A w dodatku to, co można kupić, to już nie jest to samo. To jest zupełnie inna gra, więc dla mnie to się nie liczy. A zresztą na
Abandonware jest My Abandonware, więc taki to problem chyba, nie? No, mamy pisy końcowe. No tak, powiem, gra świetna. Trochę przerąbana bardzo poziom trudności pod koniec, ale powiedzmy, że jeszcze w jakiś sposób było to do przejścia. Jakby było więcej tych poziomów, no to już nie wiem, mógłbym mieć pewne problemy. Ale i tak czuję ogromną satysfakcję z tego, że tą grę po tych 12-13 latach przeszedłem. I no, no co tam. Myślę, że spoko wyszło. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na kolejne filmy i streamy. Jeszcze jedna gra została do pokazania, pokazówki z rówki. Nie będę zdradzał jaka. Wydaje mi się, zresztą może na vlogu to było, a może nie. I kiedy to będzie? Nie wiem. W sumie to tą odpaliłem tak w gruncie rzeczy, bo zobaczyłem na swojej ogromnej liście rzeczy, które chciałem tam planować coś zrobić, film z nich. Akurat to mi wyszło we wzrok, no to zrobiłem. Ale czy będę tak miał z kolejną? No nie wiem, zobaczymy. Na razie nic nie obiecuję. Muszę odpocząć psychicznie od tej gry. Ona była porąbana. Dziękuję jeszcze raz. Do następnych filmów i streamów. I na razie.